Trochę mnie nie było z tymi filmami, ale już jestem. Także do końca kwietnia postaram się codziennie, nie? Także wiecie, mam nadzieję, że jak wam to powiem tak publicznie, to się zmobilizuje. A jakbym się nie zmobilizował, to na fanpage wejdźcie, napiszcie ty ścierwie pieprzony w dupę, gdzie jest film i tak dalej. To mnie zawsze mobilizuje. Dzisiaj spróbujemy sobie. Wiecie, ludzie budują Jaxie Ginso. Wtedy masz trzeci atak, co drugi atak, więc jest kozak, nie? War wszystko. Ale spróbujemy sobie dzisiaj. Jakby spróbować tak cztery atak speeda na Jaxie i z Ginso, i masz wtedy zamiast co drugi. Znaczy masz nadal co drugi atak, ale masz to częściej, relatywnie, więc masz tak jakby co pół autoataku. Mniej więcej z taką szybkością się napieprza wtedy, także może być ciekawie, ta. A w rzeczywistości będziesz papierowym gównem, które schodzi na strzała, ale wiesz, dlatego, żeby się zabezpieczyć, żeby wyszło to Silver 2 na Rosji chyba powinien pomóc. Także nie, KX and JD, wiesz jak jest. Gram na nasłuchce, to może spróbujemy jakiejś agresywnej gierki, ta. No niestety mają tego pieprzonego w dupę Malzahara, ale wiesz. Jest pieprzony w dupę, tak jak powiedziałem, także można mu, no, wysrany na typa. Mało w Lola grałem, bardzo ostatnio w Lui. Kto tam przychodzi na streamy, to wie, że nie przychodził na streamy, bo nie było streamów. No, a poza streamami w Lola bardzo mało gram, tylko jak nagrywam praktycznie, no, albo coś tam jakiegoś rankeda. Kur! O! Co? Czemu podbiegłeś? To ciekawostka, Boxdil. On coś tam próbuje stakować, co nie jest dobrą rzeczą dla mnie, bo w takiej tej, wiesz, no bo jednak ja gram atak speed, no ale blokuje jego skille z E niby. Gdzież on ma slowa, no nie wiem, gówniane perypetie się szykują. Zostaw ocenę pod filmem, subaj dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbij jeszcze na live, który robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Kurde, warf było ty, kurde, kaszaniarzu pieprzony. Patrzcie, on traci farmę. Gdyby to nie był First Blood, może byłoby dla niego. Ale to był First Blood, także mogę mieć wypieprzone. Daj mi tego lifesteala. A Rambla w dżungli mają? No nie wiem, agresję próbujemy dalej. Dobra, zróbmy tak, nastakuję sobie 6 staków. Kurde, ile on mi zadał tym. A, on jeszcze pod armor idzie, pajac. Ale dobra, ja zbuduję sobie Trinity i będę go coś tam gnoił, nie? Ej, idę. Chodź. Zamknij mordę, mał. Trochę nie grałem. Muszę się ogarnąć. Nie, myślałem, że po prostu wejdziemy, ale widziałem, że teraz banuje się dużo streamerów, youtuberów. Muszę uważać na słowa, nie? Jestem prawie pato streamerem, jak mówię, dupa i tak dalej. Ej, dobrze, on stakuje bardzo. Kurde, masz te ohita chociaż. O kurde, jeszcze ten pajac przyszedł. Nie zabijesz mnie. Rozumiesz to? Chociaż ten frajer niż ten drugi. Ja mam jedyne dedy tego teamu? Jezus, co tu się dzieje? Po co on gra? Dobra, zrobimy tak, bo jest. Muszę grać agresywnie na Fagasa. Ja pierdzielę, ty już masz erkę? Bez przesady, to ten gościu jest bez przesady. Zabij go, proszę. Nie zabije go pewnie ten. Nie, zabij go. Nie. Dobrze. Ty ja pierdzielę, taki hit jeden? Dobra, zróbmy tak, farma na razie, nie? Ale wiecie, plus jest taki, że będzie długa gra, naprawdę. A poza tym ja to montuję, także. O. Jezu, kliknąłem R-kę. Mam, nie wiem, jakbym tak. Nie, o Jezu, jestem gównem po prostu chyba. Nie, poczekaj. Ej. Proszę. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Late game postać po prostu. No nie, proszę. Kurde, pół sekundy do W! Ach, to i tak nic, bo i tak się wyrównało, ale to był mój ostatni dead, przysięgam. Nie zabijecie go, on ma Trinity, ma w Lui Armora, a wy jesteście gównem, tak jak ja. Masz 8. poziom, ja mam 11. i bym mu nie napieprzył w solówce.
Jezu, ten piruet zaczął napieprzeć, już nie wiedział już co zrobić. On miał erkę, tak? W tej walce. To ja mogę teraz się w niego wpieprzyć all in? Mogę. I spróbuję nawet. Kurde. Co w dupę? A mógł zabić. Ty masz już full HP? Ty popieprzony jesteś? Pomyślicie sobie, debil. Po prostu idiota. No nagrywać taki useless build, przegrać w silverze w early. Ale nie, nie, nie. To nie chodzi o to. Po prostu po pierwsze trafiłem na jakiegoś kozaka, który jest smurfem pewnie z Grecji czy coś. Po drugie, no. Tak, to tyle. Debil. Patrz debila. No debil po prostu. Nie, ten Rumble jest gównem po prostu. Zrozum to. Dobra, chociaż kurde psa zabiłem. Naprawdę. On ma 460 staków? Dobra, zbuduję tego buta, już nas jest gównem, nie? Ale... Kurde, Rumble tu jest. Gównie. Idę tam, czy nie idę? Jak to jak tak nie zabiję pewnie? Kurde, triple kill, ja pierdzielę ty! Jest git! Nie, dobra, pieprz się w dupę, nie robię tego barona. Jezu, czy ja mogę umrzeć? Nie, zrobimy to. Nie, nie zrobimy tego. Nie, dobra, on mi... on mi erką zabije. Dobra, ja się wycofuję. Nie wiem, on będzie robił tego barona? Nie, no nie będzie. Dobra, zostaw, zostaw, zresetuje się pajac. No, ten Malzahar akurat to jest przykład, że jednak to jest Silver 2, nie? Ja pierdziele, ja jestem przykładem jeszcze chyba nie wiem czego. Silver Eune. Kurde, debilu. Pajacerko pije. O. Ja pierdzielę, ten Nasus! Nie, ten Nasus jest nie do ugrania. On miał low HP i tak go nie zabiłem, zabił mnie na jedno Q. On mi strzałem wypieprzył. A, bo on mnie jeszcze bił tymi dwoma, dobra. Myślałem, że on trochę więcej HP po prostu. Dobra, ja w ogóle nie biję tego Nasusa, nie? Blood Tristera poleciał. Dobra, ja biję tego Nasusa jednak. Ja pierdzielę, 5 za 1. 5 za 1. Nie ogarniam tej gry komputerowej. W sensie po prostu mieliśmy dobre ustawienie. Dobre erki od Zyry. Tak mi się wydaje. Sion nawet nie wiem, czy erkę puścił. Chyba, że on ma tak mały cooldown na erce. On ma bardzo mały, z tego co pamiętam, na 40 albo 405% to on. Plus jest taki, że Riot fajnie zbufował to, że z dużych minionów w tej grze się dużo zarabia. I wiecie, jak idą takie duże miniony. Jak te, to się strasznie dużo zarabia z jednego 100 golda. Kurde. Ja pierdzielę, umarłem jak gówno! Kurde! I nie wiem, czy to nie jest koniec gry. Ty, nie, no to nie jest koniec gry, ja chyba histeryzuję troszeczkę. O kurde, jak ten... Nie, po tej akcji, co teraz przed chwilą była, jak ktoś napisze Nasus to gówno, to nie wiem, chyba ci łokcio, głowa o krawężnik i tak dalej na jakiś IM. Co najmniej. Znaczy ja poczekam, bo jestem... Gram trochę Jaxem jako typowym Jaxem, który jest tankowaty, a jestem Jaxem nie wiadomo jakim. Ani asasyn, ani tank, ani gówno. Jakiś taki atak speed Jax przypieprzony. Nie wiem, poczekam tu, jak ktoś podejdzie, to wskoczy mu na łeb i siema. Patrz, na przykład coś takiego. O, widzisz? Tylko teraz ucieczka. Się przydała jakaś. A, jest koniec. Kurde, zostaw mnie!
Jezus, zagrałem to jak gówno, ale co z tym? Dobrze. No, zagrałem tą akcję przed sekundą jak gówno, naprawdę. Nie ograsz. Jezus, zapomniałem, to jest Zyra Support. Zyra Support, przypieprzona sprawa. Dobra. Padam jak idiota często, ale to nawet nie chodzi o to w tej grze. W sensie, wiesz, no. Nie wiem, taki trochę nerwarian content, czy wiesz. Aż 11-10, jest fajnie. Cieszysz się. W sensie, ja mam zazwyczaj takie filmy na YouTubie, że mam 11, znaczy 111-0, także. Co? Ty, ja kliknąłem tyle skilli na raz, bo myślałem, że go nie zabiję. O, umarłem. Kurde, jakbym się zdążył tak odpalić na tej typiarce, wydaje mi się, że byłoby spoko. Cofajcie. Tepnąć tam. Ja tepnę, nie mam do czego. Po co ja tam typnę? Tam nic się nie... Ja pierdzielę. Firmóweczka, haha. Gościu, ty teraz to ja bym mu jeden versus jeden to zrobił tak, nie? I gościa nie ma, także to jest ciekawe. Kurde, zostaw to. Strasznie dużo Adema i strasznie dużo attack speeda. Nie, ciekawy build. W sumie mam 13-11, ja wiem, strasznie słabo zagrałem. Nie grałem w tą grę chyba 4 czy 5 dni, także mogłem się rozgrzać niby. Ale... tak spoko, nie? Naprawdę fajne hity się bije. Zróbmy te. O kurde, aż zreszyłem. No szybko zabiłem gościa dosyć. Wiecie, ja się nie odpaliłem. Czekaj, no nie wiem czy... A dawaj. O Jezu, dostałem Ignite'a? Nie. Można byłoby infi tu polecieć, byłoby fajniej. Tak naprawdę ostatecznie byś walił kryty fajne i miał duży attack speed, ale pieprzyć. Ostatni teamfight z tego co widzę. Jezus, nie. Ostatni teamfight. Ja jak zawsze. Jak zawsze. Ostatni teamfight. Ty, ale pokczą chyba giereczka, nie wiem. Bez killi, ale z uśmiechem, nie? Kabarecik dla was, panowie i panie oczywiście. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.